Witam Państwa w Świętej Katarzynie. Uroczy zakątek pełen malowniczych widoków, a przy okazji ważny punkt na turystycznej mapie województwa świętokrzyskiego. A skoro tak, to nie mogło go zabraknąć w kolejnym odcinku programu Zobacz Świętokrzyskie. Zapraszam, aby przyjrzeć się temu miejscu bliżej. Legenda głosi, że w koronie figury świętej Katarzyny znajdowały się kiedyś kamienie szlachetne. Te jednak na przestrzeni wieków zaginęły. W świętej Katarzynie kamienie szlachetne można jednak podziwiać. Doskonałym do tego miejscem jest Muzeum Minerałów i Skamieniałości, do którego teraz właśnie Państwa zapraszam. A ze mną jest pan Tomasz, przewodnik po Muzeum Minerałów i Skamieniałości, który opowie nam trochę więcej o skarbach, jakie kryją się w tym miejscu. Panie Tomaszu, co możemy zobaczyć tu w muzeum, bo gdzie nie spojrzeć, coś pięknego. No tak, dokładnie. Cała kolekcja jest jedną z bardziej atrakcyjnych w Polsce. Znajdują się tu okazy naprawdę wysokiej klasy, między innymi kryształ górski, największy jaki w Polsce można zobaczyć, ważący 100 kg. Wspaniała kolekcja kwarców, innych kamieni szlachetnych, do których, jak wszyscy wiedzą, zaliczamy diamenty, rubiny, szafiry, szmaragdy i inne znane. Oczywiście te znajdują się u nas tutaj w wystawie, można to wszystko sobie zobaczyć bardzo dokładnie, między innymi diament, który jest naprawdę bardzo ciekawym okazem. Jeden z większych, jaki w ogóle można zobaczyć w Polsce. Nadal osadzony w skale macierzysta, więc naprawdę bardzo atrakcyjny okaz. Oprócz tego ogromna geoda ametystowa, która waży 390 kg. Skamieniałości, unikatowe skamieniałości dinozaura z rodziny zauropodów. No oraz wspaniała kolekcja krzemienia pasiastego. To jest ten unikat, z czego słynie ziemia świętokrzyska. To jest ten unikat w skali światowej, jedyne miejsce, gdzie występuje, to właśnie obrzeże gór świętokrzyskich. U nas można zobaczyć naprawdę ogromne, przepięknych rysunkach krzemienie pasiaste. No, oprócz wystawy zapraszamy również do szlifierni, gdzie można zobaczyć, podpatrzeć, na czym polega obróbka kamieni ozdobnych. Nie tylko tego krzemienia, choć tym głównie się zajmujemy, ale też innych kamieni. No oraz pracownia jubilerska, w której wykonujemy biżuterię. Wykonałem w całości ręcznie. To wszystko te okazy, one pochodzą z całego świata. Tak, są to okazy z całego świata, no żeby zrobić kolekcję atrakcyjną dla każdego turysty, nie tylko znawcy tematu. No jednak trzeba sprowadzać te okazy z całego świata i tu właśnie w każdej gablotce, oprócz tych okazów z całego świata, też znajdziemy coś z terenu Polski lub gór świętokrzyskie, więc możemy sobie to wszystko porównać. Dziękuję bardzo. Pan Tomek pewnie mógłby długo opowiadać na temat tego, co znajduje się w muzeum. Ja jednak proponuję, abyśmy się temu przyjrzeli. Znajdujemy się w miejscu, w którym jest pełno skarbów pochodzących z ziemi. Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Ze mną jest pan Dariusz Siemoński, właściciel tego miejsca. Witam panie Dariuszu. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że w świętej Katarzynie takie miejsce powstało? Mieszkaliśmy z żoną w Kielcach. To było takie miejsce często przez nas odwiedzane. Widzieliśmy, że tutaj jest duży potencjał, jeżeli chodzi o turystykę, a że mieliśmy duże zbiory już minerałów. Szukaliśmy takiego miejsca właśnie, żeby pokazać je szerszej publiczności, turystom, pochwalić się tym, co udało nam się zebrać przez te wiele lat. Macie Państwo tutaj naprawdę, tak jak zaznaczyłem na początku, prawdziwe skarby, bo trudno chociażby nie spojrzeć na jakąkolwiek gablotę i nie zobaczyć niezwykłych okazów. No tak, są to okazy z całego świata,
ale są również i z Polski, no oczywiście z naszego pięknego rejonu. Wśród tych ponad 1000 okazów są też bardzo rzadkie. No i nie ukrywam, że jestem dumny, jesteśmy dumni z tego, że no zazdroszczą nam tych niektórych okazów nawet takie bardzo no, znaczące muzea. No te okazy zbierane już od kilkudziesięciu lat. Ja w zasadzie od dziecka pasjonuję się zbieraniem minerałów, ale od czasów, szczególnie po studiach, gdzie poznałem moją żonę, jesteśmy oboje geografami, jak gdyby ta pasja została podwojona, bo żona także bardzo lubi minerały. No i razem przez te 25 lat już zbierałem, powiększamy swoje zbiory. Odwiedzając Państwa, każdy może też taki mały skarb zabrać ze sobą, jak rozumiem. No tak, przy muzeum znajduje się sklep, gdzie można nabyć piękne okazy, ale nie tylko, bo również i biżuterię, którą tutaj na miejscu wykonujemy. Mamy także szlifiernię. Głównie szlifujemy ten nasz unikatowy krzemień pasiasty, coraz bardziej znany na całym świecie. No i staramy się go propagować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, w tym miejscu roi się od skarbów. Znajdujemy się na zapleczu Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie. Można powiedzieć, że to jest główne miejsce pracy pana Dariusza, a więcej o tym, czym pan Dariusz się tu zajmuje, opowie pan nam już sam. Co powstaje w tym miejscu? Tu powstają oczka do wisiorków, pieśniątków, kolczyków, czyli te elementy do biżuterii, które są później oprawiane najczęściej w srebro, chociaż nie wszystkie. To są narzędzia służące do obróbki właśnie tych kamieni ozdobnych, jak i szlachetnych. Głównie szlifujemy ten nasz, jak wspomniałem wcześniej, regionalny kamień krzemień pasiasty, który tu Państwo widzicie, surowy. Z niego wykonujemy takie między innymi piękne rzeczy. Ale to jeszcze, panie Dariuszu, nie jest to stanowisko, na którym ostatecznie. Stanowisko ostateczne jest na następnym pomieszczeniu, chociaż jak wspomniałem, nie wszystkie podlegają dalszej obróbce, bo tutaj już jest gotowy wisior, na przykład z taką dziurką, to już wystarczy na sznureczku zawiesić ten kamień i już wisior gotowy. A czy tylko krzemień pasiasty Państwo tutaj obrabiacie, czy inne kamienie? Nie, tak widać, jak tutaj widać, są inne kamienie. Równie piękny, no to jest kwarc różowy, przygotowany do obróbki. Tu jest lapis lazuli, surowy. Tnie się na plastry, na piłach, piłami diamentowymi. Później na takich maszynie, jak między innymi, jak tutaj Państwo widzicie, szlifuje się i poleruje. Są koła diamentowe, coraz drobniejszym nasypem diamentowym. I pracując na tej maszynie uzyskujemy właśnie taki efekt polar, tak zwany intensywne odbicie światła. I coś takiego nazywa się kaboszą, czyli oczko do wisiorka, które później jest właśnie oprawiane w sąsiednim pomieszczeniu w srebro. A teraz zapraszam do pracowni jubilerskiej. Ruszamy. Przeszliśmy do pracowni jubilerskiej. Za nami pan Andrzej przy żywym ogniu tworzy piękne rzeczy. Panie Dariuszu, na czym polega praca w tym miejscu? Jak wspomniałem, po co patrzyli Państwo, maszyny do szlifowania, polerowania kaboszonów tak zwanych, jak tu trzymam w ręku, one są oprawione później tutaj przez pana Andrzeja w srebro. I tu widać już gotowe wyroby. Wisior, a tutaj broszki. Pan Andrzej w tej chwili właśnie bransolety z drobnych elementów z krzemienia pasiastego robi. To wszystko wymaga
niesamowitej precyzji przede wszystkim. Tak, tak, to lata doświadczeń, nauki, żeby dojść do takiej sprawy, jaką ma pan Andrzej, jeden z najlepszych fachowców w tej dziedzinie. Niezwykła przygoda. Kończymy wizytę w Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Zabieram Państwa dalej poznawać Świętą Katarzynę. Aby dobrze poznać Świętą Katarzynę i naprawdę tu odpocząć, trzeba spędzić w tym miejscu przynajmniej kilka dni. Nocleg, a przede wszystkim dobrą kuchnię znajdziemy w ośrodku wypoczynkowym Jodełka, gdzie właśnie zamierzam się udać. Ze mną jest już pan Robert Cyranowski, właściciel ośrodka wypoczynkowego Jodełka. Witam pana. Panie Robercie, czym ośrodek może się pochwalić? Co oferujecie dla turystów? No, ośrodek wypoczynkowy Jodełka dysponuje prawie 100 miejsc noclegowych w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, restauracją, 2,5-hektarową działką położoną w pięknym leśnym terenie, wielką chatą grillową dla 200 osób, w której organizujemy wspaniałe imprezy integracyjne i na wszelkie okoliczności i różnego rodzaju. Do tego mamy wypożyczalnię rowerów, stół do bilarda, stół do ping-ponga. No staramy się, żeby goście u nas mieszkający miło spędzali czas i mieli go wypełnionego. Z całą pewnością mogą też tutaj dobrze zjeść. Tak, mamy restaurację, która serwuje dania kuchni regionalnej i polskiej przede wszystkim. Od tradycyjnego schabowego z kapustą zasmażaną, przez golonkę w kapuście, poprzez wszelkiego rodzaju pierogi, które sami robimy, do tego, proszę Państwa, pyzy z mięsem. No i nasze hity, czyli żurek świętokrzyski, bo jakżeż inaczej w Górach Świętokrzyskich, jak nie taka zupka, i przysmak czarownicy, czyli polędwiczki wieprzowe podawane z krojoną w kosteczkę papryką, ogórkiem, cebulką, do tego piękny zestaw surówek i dodatki już wedle życzenia gości, ale kuchnia jak umamy. Możecie się Państwo poszczycić też tym, że jesteście miejscem przyjaznym dla rowerzystów. Myślę, tereny sprzyjają temu, aby podróżować tutaj rowerem. Jak to się stało, że takie zaszczytne miano macie? Zgłosiliśmy się do udziału w projekcie Green Velo i jesteśmy faktycznie miejscem przyjaznym rowerzystom, czyli u nas jesteśmy na tym szlaku Green Velo, w związku z czym u nas rowerzysta może liczyć na pomoc, może liczyć na to, że zaopiekujemy się rowerem, jeśli on chce spędzić kilka godzin w inny sposób. Będzie miał do dyspozycji swoją mini stację serwisową, czyli może ten rower u nas naprawić. Możemy się nim opiekować we wszelki możliwy sposób. Dostaliśmy rekomendacje, jesteśmy ośrodkiem, który ma rekomendację szlaku Green Velo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, będąc w Jodełce, nie sposób nie zwrócić uwagi na wnętrza, a te naprawdę robią wrażenie. Bardzo ważne miejsce w Świętej Katarzynie, klasztor Świętej Katarzyny Sióstr Bernardynek. Siostry prowadzą tu klauzurowy tryb życia, a to oznacza, że swe życie poświęcają Bogu, modlitwie i pokucie. Od 1815 roku, czyli od przeszło 200 lat, siostry nie opuściły tego miejsca mimo wojen i różnych burzliwych wydarzeń w historii naszego kraju.
Będąc w Świętej Katarzynie, nie sposób nie odwiedzić pobliskich lasów stanowiących część Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Znajdujemy się obecnie w Puszczy Jodłowej. Żeby docenić to miejsce, trzeba tu być. W tym miejscu chciałbym jednak opowiedzieć pewną legendę. Dawno temu na szczycie Łysej Góry stał zamek, w którym mieszkały dwie siostry. Starsza, zakochana w rycerzu, postanowiła pozbyć się młodszej siostry. Plany te pokrzyżowała jednak potężna burza. Piorun uderzył w zamek, grzebiąc w jego ruinach złą siostrę i jej kochanka. Młodsza siostra, przebywająca w tym czasie w pobliskich lasach, gdy tylko spostrzegła, co też się wydarzyło, poczęła ronić łzy, które dziś tworzą to jezioro świętego Franciszka. Woda z którego ma ponoć mieć właściwości lecznicze, dobrze działa na oczy i ma być pomocna w spłodzeniu syna. Zaledwie kilka kilometrów od Świętej Katarzyny znajduje się miasto Bodzentyn, które na pewno warto odwiedzić choćby ze względu na ruiny zamku, które co roku odwiedzają prawdziwe tłumy. Trzeba tu przyjechać choćby ze względu na klimat, jaki tu panuje. W terenie ruin zamku spotykamy pana Dariusza Skibę, burmistrza gminy Bodzentyn. Witam, dobry, panie witam burmistrzu. Na miejsce chyba, z którego jesteście szczególnie dumni, mam wrażenie. Tak, to jest wyjątkowe miejsce, to jest serce miasta gminy Bodzentyn. Otóż znajdujemy się w miejscu, gdzie jeszcze są pozostałości przepięknego kiedyś pałacu renesansowego, pałacu krakowskich biskupów, który powstał w XIV wieku, w 1365 roku, kiedy to biskup Florian z Mokrska podjął decyzję o budowaniu tego obiektu. I on teraz tutaj, jak widać, niszczeje, ale jest pod naszym czujnym okiem, bo w roku ubiegłym jako burmistrz podjąłem decyzję o przejęciu tego wzgórza od starosty kieleckiego na rzecz, na własność gminy Bodzentyn. I teraz to gmina Bodzentyn będzie się tym miejscem opiekować, a ja chciałbym zapytać, co jeszcze warto zobaczyć na terenie gminy Bodzentyn, bo Święta Katarzyna, w której już byliśmy, to też jest część terenu gminy Bodzentyn. Co jeszcze poleca pan turystom, którzy odwiedzą pana włości? Oprócz właśnie tego zamku, to jeszcze można zatrzymać się w Bodzentynie i obejrzeć piękną kolegiatę z boku, piękną, zabytkową chatę Czernikiewiczów. Mamy wiele zabytkowych cmentarzy, cmentarz żydowski, cmentarz, w którym też mieszczą się piękne obiekty, arcydzieła, pomniki na starym cmentarzu w Bodzentynie, cmentarz z czasów I wojny światowej. Święta Katarzyna to jest miejsce na pewno turystyczne. Bardzo dużo tam turystów przyjeżdża. To jest związane z zabytkami też, jak klasztor sióstr Bernardynek, które tam mieszczą już się od 200 lat, mieszkają w tym klasztorze. Obok jest wejście na główny szlak Gór Świętokrzyskich, czerwony, na Łusicę, potem Święty Krzyż. Jest tam źródło Świętego Franciszka, są pomniki, miejsca pamięci narodowej, między innymi też pomnik Stefana Żeromskiego, naszego piewcy, naszej Gór Świętokrzyskich, Wilku, miejscowość, gdzie jest piękny zbiornik wodny, gdzie wypoczywają właśnie turyści i miejscowi mieszkańcy. Ale najważniejszą rzeczą chyba jest to, że gmina Bodzentyn, mało kto wie, na terenie naszej gminy jest ponad 90% powierzchni gminy, to są tereny chronione. Mamy tutaj Park Narodowy, mamy Park Krajobrazowy Środowicki i takie wniesienia jak Miejska Góra, Psarska Góra, Bukowa Góra, Góra Barbary, Pasmo Klonowskie, Dolina Wilkowska, no i oczywiście Łysica. To są tereny piękne, malownicze, krajobrazowo, więc warto tu przyjeżdżać i tutaj spędzić czas. Dziękuję bardzo. Te tereny, o których wspominał pan burmistrz, można zwiedzać pieszo bądź na rowerach. Na pewno warto to zrobić.
To musiało być kiedyś piękne miejsce, skoro nawet teraz robi niesamowite wrażenie. Tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszej przygody. Zapraszam na kolejną. Do zobaczenia.